Witam po przerwie. Moim gościem jest Rafał Kaniecki z agencji Heureka. Człowiek, który całymi dniami przesiaduje na Facebooku. Witam. Rafał, skoro wiemy, że Facebook nie jest dla każdej firmy, ale jednak wiele firm potrafi go wykorzystać w sposób niezwykle efektywny, o czym warto wiedzieć, o czym należy pamiętać, aby faktycznie okiełznać tę bestię? Mhm. Zdecydowanie zgodzę się z Tobą, że Facebook nie jest dla każdego i nie można popadać nieco takiej modzie, że moja firma musi być tak naprawdę na Facebooku. Ja uważam, że tak naprawdę analizując to, co się dzieje teraz na Facebooku i nawiązując troszeczkę do tego, o czym mówiliście w poprzednim odcinku, jest masa tak naprawdę śmieciowego kontentu. Kontent na Facebooku jest po prostu, mówiąc proste, beznadziejny. I firmy tak naprawdę nie do końca wiedzą, po co są na Facebooku, co mają tam robić i przede wszystkim, jak mają mierzyć sukces swoich działań na Facebooku. Troszeczkę inaczej jest, jeśli traktujemy Facebooka jako platformę do wyświetlania reklam. Tutaj przedsiębiorcy, powiedziałbym, mają troszeczkę większe pole do popisu i jeśli tylko będą w stanie wykorzystać te metody targetowania, o których wspominałeś w pierwszej części, będą w stanie naprawdę skutecznie wydawać swoje środki. Jakie szczególnie poleciłbyś kategorie różnym przedsiębiorcom, które są nietypowe, które są faktycznie dotąd nie do wyobrażenia w innych systemach marketingowych? Takich kategorii targetowania jest całkiem dużo. Pierwszy dosyć ciekawy model targetowania to osoby, które w ciągu najbliższych 7 dni obchodzą urodziny. Jak można to wykorzystać? Możemy to wykorzystać tak naprawdę na wiele sposobów. Jeden z operatorów telekomunikacyjnych ma dla takich klientów specjalną ofertę. Dla osób, które obchodzą urodziny, taki bonus w postaci kilkudziesięciu czy kilkuset dodatkowych SMS-ów i oni to wykorzystują. Osoby, które tak naprawdę obchodzą urodziny w przeciągu najbliższych 7 dni, widzą taką reklamę. Ta reklama jest doskonale tak naprawdę dopasowana do ich potrzeb i co za tym idzie, klikają w tę reklamę. Zostają potem fanem takiego fanpage'a i obserwują komunikację, którą marki im serwują. I za tą komunikację marki płacą w postaci sponsorowanych postów. Tak jest. Rzeczywiście, że ostatnie zmiany w EdgeRanku, czyli w tym algorytmie, który decyduje o tym, jakie posty my jako użytkownicy widzimy w tym naszym newsfeedzie, czyli na tej stronie głównej Facebooka. I rzeczywiście marki muszą już myśleć o Facebooku nie jako o miejscu, gdzie bezpłatnie mogą prowadzić komunikację, mogą dotrzeć do swoich klientów, ale miejscu, gdzie tak naprawdę muszą już zapłacić za to, aby skutecznie docierać po pierwsze do własnych fanów, do tej bazy, którą już udało im się zgromadzić, a po drugie do osób, które są w ich target grupie, ale które jeszcze nie są fanami marki. Powiedz mi, czy ten czas, czyli wprost, czy ten czas, kiedy można było traktować Facebooka jako miejsce, gdzie można w cudzysłowie bezkosztowo się pojawić, zbudować pewną grupę fanów. Czy ten czas już minął? Oj, on minął zdecydowanie. Jeszcze parę lat temu wystarczyło odpalić jakiś konkurs, wystarczyło uruchomić jakąś aplikację i tak naprawdę bardzo szybko byliśmy w stanie zbudować już jakiś sensowny zasięg na naszym fanpage'u, czyli sensowną bazę naszych fanów. Teraz ten klater, czyli to, ile tych reklamodawców i marek jest obecnych na Facebooku, zdecydowanie się powiększył. I ta walka o to, żeby się pojawić w tym newsfeedzie na tej tablicy użytkowników trwa cały czas. Facebook też stara się jakoś to zbilansować, żeby tych treści reklamowych nie było za dużo, żeby jednak Facebook cały czas był miejscem, gdzie tak naprawdę budujemy relacje ze znajomymi, obserwujemy to, co oni robią. Natomiast rzeczywiście trzeba o Facebooku już myśleć jako miejscu, gdzie trzeba wydawać pieniądze, planując takie działania na Facebooku, trzeba zakładać określone budżety dla takich aktywności. I ja tak sobie myślę, że tak naprawdę to będzie jeszcze bardziej się zmieniać. Ta ilość tych środków, którą musimy wydawać, będzie coraz większa. Powiedz mi, czy prawdą jest, że w obecnym czasie
praktycznie bez wsparcia reklamowego nie da się zbudować dużej bazy fanów. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Startując z takim fanpage'em, wielu marketerów i wielu, myślę, przedsiębiorców myśli, że naturalnie uda im się zdobyć bazę fanów, że ludzie będą chcieli zostać fanem ich marek czy fanpage'a. Natomiast zdecydowanie tak nie jest. My możemy odpalić taki fanpage, natomiast co z tego, skoro nikt nie będzie fanem, nikt nie będzie widział tej komunikacji, którą my tam serwujemy. Dlatego musimy wydawać środki, musimy taką reklamę wykupić, aby zrekrutować fanów na naszym fanpage'u. Gdy uda nam się już zbudować określony zasięg, uda nam się dotrzeć do tej grupy docelowej, która jest zainteresowana naszym produktem, warto tą bazę w jakiś sposób wykorzystać, warto serwować im relewantne treści, które ich zainteresują. Relewantne, czyli zgodne z ich oczekiwaniami. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie mogą to być poniedziałki, piątki, koty czy inne rzeczy, które tak często widzimy, bo to robi każdy, tego jest dużo, to nie jest dla nich żadna unikalna treść. Oni doskonale, myślę, zdają sobie tak naprawdę sprawę z tego, że jest poniedziałek i jest ciężko i trzeba wstać rano do pracy, dlatego to jest dla nich po prostu nieistotne. Czyli z jednej strony mamy duże oczekiwania, powinniśmy mieć sami względem własnych treści publikowanych, z drugiej strony powinniśmy mieć środki na to, żeby te treści faktycznie dystrybuować nawet do naszych fanów. Dokładnie tak i nawet nie tylko do naszych fanów, ale troszeczkę wychodząc poza tą bazę fanów, również docierać do tych osób, które jeszcze aktualnie nie są naszymi fanami. Z tego względu, że Facebook daje taką możliwość, tak naprawdę jesteśmy w stanie wykorzystywać formaty, które serwujemy fanom i serwujemy nie fanom, także tutaj możemy jakby tak naprawdę wykorzystać całą populację Facebooka. Rafał, dużo powiedzieliśmy o tych negatywnych aspektach, czyli tych ciemniejszych stronach obecności na Facebooku, ale skupmy się teraz na tych jasnych. Jakie są branże twoim zdaniem, patrząc na przykład na niewielkie firmy MŚP, jakie branże powinny sensownie pomyśleć o obecności na Facebooku, po prostu Facebook na nich oferuje doskonałą możliwość targetowania głównie? Zdecydowanie. Tych plusów reklamy na Facebooku jest bardzo dużo. Ty troszeczkę o nich wspomniałeś. Najważniejszy i dla mnie tak naprawdę kluczowy, czyli targetowanie reklamy. Możemy tą reklamę bardzo dokładnie i precyzyjnie targetować. Druga kwestia to właśnie też to, o czym wspomniałeś, czyli ten social context, czyli to, że znajomi fanów widzą to, co ta dana osoba lubi. Jeśli chodzi o branżę, zdecydowanie gastronomia. Lokalna gastronomia sprawdza się w mojej opinii naprawdę doskonale. Sam jestem fanem wielu takich lokali. Startując takim fanpage'em, my możemy wybrać konkurentów, którzy są już aktywni na Facebooku. Oni już zbudowali określoną bazę fanów i troszeczkę na tych fanach żerować, troszeczkę ich wykorzystać i przeciągnąć ich na naszą stronę. Reklamując się do fanów określonych fanpage'y. Dokładnie tak. A jakaś inna branża? Jakaś inna branża, może podam taki przykład, który sami prowadzimy. Uczelnia wyższa, która musiała dotrzeć do bardzo wąskiej grupy docelowej absolwentów w wieku 24-28. Nie ma lepszego miejsca niż Facebook. Świetne dotarcie tylko do tej grupy, świetne rezultaty. Powiedz mi, jakie, mówimy o tym kiedyś ostatnim, czyli oni chcieli dotrzeć do osób w określonym wieku, ale to byli ludzie, którzy mieszkali poza Polską, z tego co pamiętam. Dokładnie tak, to byli ludzie w określonym wieku, to byli ludzie, którzy ukończyli szkołę wyższą i to były osoby, które rezydowały, mieszkały w grupie 15 ponad państw i udało nam się tak do nich skutecznie dotrzeć. Proszę Państwa, moim gościem był Rafał Kanicki z firmy Heureka. Rozmawialiśmy o tym, o reklamie na Facebooku. O tym, czy się reklamować, czy nie, jakie są cienie i blaski. Przypominam, że wszyscy subskrybenci mojego bloga, blog.mogilewski.pl, dostaną dodatkowe 3 materiały, które będą poszerzały tematykę dzisiejszego spotkania. Pierwszym materiałem jest całe nasze spotkanie w postaci PDF-u. Drugim będzie takie kompendium dla firm, które już decydują się jednak wejść do reklamy na Facebooku, czyli co krok po kroku zrobić. A trzeci to będzie odnośnik do serwisu, dzięki prostemu testowi będzie można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy moja branża, czy moja firma jest dobrym materiałem na reklamę na Facebooku. Zatem zapraszam na mojego bloga blog.mogilewski.pl. Jednocześnie zapraszam do oglądania naszego kolejnego spotkania już za tydzień, wtorek, 19.30 TVN CNBC. Powiem Państwu wtedy o tym, w jaki sposób wykorzystać bazę e-mailingową do swoich działaniach marketingowych. Zatem zapraszam już za tydzień.